Cześć wszystkim, jesteśmy na forum MMA, czyli międzynarodowym spotkaniu branży. Wszystko co związane ze sztukami walki dzieje się właśnie tutaj, na PGE Narodowym, także zapraszam Was na relacje. Pokażę Wam od środka co i jak, trochę zawodów, trochę zawodników. Może się uda złapać kogoś na wywiad, także zapraszam bardzo. No, siemanko Łukasz, co tam słychać? Bardzo dobrze, jem tonę rzeczy, które mi załatwiłeś z tego doktora Naturala. Tak, zajebiście, dziękuję. Jest teraz takie pytanie, jak forma? To jest dobre pytanie, bo słyszę mniej więcej podczas dzisiejszego dnia, a jest dopiero godzina 12, usłyszałem to jakieś 300 482 razy, a w ciągu ostatniego tygodnia pójdzie już miliony. Bardzo dobrze, nie no, wiesz, jest jeszcze parę tygodni do robienia. Jestem trzeci tydzień już w takim mocnym treningu, więc idzie to w górę. No i tak na początku trochę się martwiłem tymi parametrami tlenowymi, siłowymi, ale patrzymy, że z każdym dniem tak naprawdę jest fajny progres i okazuje się, że w wieku 36 lat można jeszcze zrobić jakąś bazę i myślę, że za tą walkę będzie naprawdę, będzie dobrze. No ja jestem dobrej wiary i moi trenerzy też widzą, że może damy radę już ugrać. No oczywiście, pytanie tylko, kto będzie komentował twoją walkę? Andrzej Janisz, wiadomo. Ale sam? Nie, ale ja Andrzej wiem, że chce zrobić jakieś wielkie wow z tego, kto będzie jego współkomentatorem. Wiem, ale nie powiem. Okej, jeszcze jedno pytanie. Jaki masz plan na Sokodżu? On powiedział, że cię ubije. I to taki, wiesz, tak. Nie i to tak, tak powiedział, wiesz, agresywnie, więc... Są to trochę wiesz, no ustalmy, że próba wpłynięcia na Sokodżu, aby podkręcił atmosferę, ja szybciutko odciąłem się, nie będzie żadnych trash talku, nie będzie złośliwości. Ja jestem, wiesz, jednak czarnym pasem do kłądu, wychowany we wschodniej, wiesz, kulturze i wierzeniu. Tak, wiesz, mam szacunek do każdego mojego przeciwnika. A zresztą Sokodżu znamy też się prywatnie, bo przy okazji tych wszystkich gal mieliśmy okazję gdzieś zamienić parę swoich zdań. Sympatyczny gość, także nie sądzę, żeby dalej próbował jeszcze wjeżdżać i obiecywać, że urwę mi głowę. Jak plan? Nie ma planu, nie wiesz, to... Wszyscy wiemy, co potrafi Sokodżu, jaką siłą dysponuje, jak eksplozywnym jest zawodnikiem, jak wielką masę mięśniową będzie wnosił do klatki. No ale to wszystko trzeba obsłużyć w tlen, jak dobrze sam wiesz przecież. I to nie zawsze idzie w parze z długim dystansem walki. A myślę, że jeżeli przetrwam pierwsze 3 minuty, to znokautuję go przed końcem pierwszej albo drugiej rundy. Dziękuję. Bardzo dobry, bardzo mi się podoba ten plan. Tylko muszę najpierw przetrwać te 3 minuty, wiesz. I pytanie jeszcze jedno. Jak mocno bolało pożegnanie, które wstawiłeś na Facebooka? Wiesz, o którym pożegnaniu mówię? Boli do dziś, wiem, Jack Daniels i pizza. Tak jest. Ale dzisiaj jest ten dzień naprawdę, który bardzo mocno, wiesz, gdzieś podniesie poziom moich endorfin. Cheat day. Znaczy cheat meal, może nie cheat day, okay. ale na wieczór, jak wrócę już tutaj stąd. Pizza i Jack? Nie, będzie pizza, no alkoholu nie. Do walki powiedziałem, że no nalko. Może jakieś piwo kupię bezalkoholowe, i bezglutenowe. Nie wiem, czy to jest takie, ale to... Jest to wygazowane i ciepłe. Nie, to nie będzie tego. Czyli pizza. Nie, pizza tak i cola zero, myślę, że dzisiaj wjedzie, także fajnie. Dostałem zgodę już od Kuby Mauricza, także czekam aż się, znaczy nie to, że czekam aż się skończy już ta impreza i mogę iść do domu, ale po prostu czekam na ten moment, aby sobie siąść w domu wygodnie i zjeść kawałek takiej, no nie sieciowej pizzy, ale mam sztos pizzerię, jakbyście chcieli, to piszcie do mnie na priv. W Warszawie są dwie takie miejscówki prowadzone przez Włochów i robią taką pizzę. Chciałem powiedzieć, że urywa jaja, ale to by się zabrzmiało. Po prostu jest bardzo dobra. Chyba zostaję w Warszawie na dłużej.
Z nami Marcin Brzozek. Powiedz mi, Marcin, byliście na sparingach u nas? Tak. A czy tak, ciebie nie było? Nie było, tak. No i właśnie, dlaczego ciebie nie było? Parę prywatnych spraw do załatwienia i nie mogę przyjechać, ale następnym razem będę. Okej, trzymam za słowo. Powiedz w takim razie, jak przygotowania do najbliższej gali? Już ruszone, czy jeszcze nie? No, może powiedzieć, że już ruszyliśmy. Generalnie nie mam zamiaru zbytnio trenować do tej walki, bo i po co, nie? Okej, okay, czyli podejście na Conora, tak? Nie, podejście na Wrzoska. Podejście na Wrzoska. Powiedz mi, ostatnia walka, dla wielu ludzi szok. Ja obstawiałem tę walkę właśnie w ten sposób. Wiem, zawsze kibicuję przeciwko mnie, z tego co słyszałem. Słyszałem nawet, że mówiłeś, że w tufie gdzieś tam przez przypadek się dostałem. Ja? Nieprawda, to jest kłamstwo. Będziesz na sparingach, jak będzie, to będę, możemy sobie pozmarować. Oczywiście. Wiesz co, pytanie odnośnie tego, jak się czujesz jako mistrz? Bardzo dobrze. Czuję się, że jestem we właściwym miejscu w tej chwili, na tym etapie mojej kariery. Nie wiem, co tak. Czyli generalnie się nie wybierasz nigdzie stąd, zostajesz w KSW, tego pasa bronisz i go nie oddajesz nikomu. Póki co. Czyli dalszych planów poza KSW nie ma. Na razie skupiam się na walce z Kleberem Hojkę 27 maja, na tym oto pięknym stadionie. Okej, powiedz mi, jaki plan na Klebera? Kleber jest znany z mega dobrego parteru, z kreatywności, z tego, że dobrze się rusza, więc stójka? Myślę, że tak. Myślę, że to nie jest żadna niespodzianka dla nikogo. Kleber, jeżeli to oglądasz, poproś kogoś, żeby ci to przetłumaczył. Będę starał się ciebie zakłotować, na pewno nie będę starał się ciebie poddać. Okej, jeszcze jedno pytanie. Jak waga? Czy masz problemy z uzyskaniem limitu 66 kg? Czy jest to dla ciebie problematyczne, czy raczej zupełnie na luzie? Nie, mam swój taki system, którym zbijam wagę już bodajże 10 raz i za każdym razem jest tak samo łatwo. Zresztą jestem dość małym zawodnikiem. Na co dzień na totalnym rozsterowaniu waży może 76 kg, więc nie mam dla mnie żadnego problemu. Okej, czyli w tufie, jak brałeś udział, to ta kategoria 70 kg była spowodowana tylko i wyłącznie tym, że program był do 70 kg, tak. Gdyby był na 66, to na 66 byś też poszedł, oczywiście, tak? Się w ogóle nic nie zbijałem. Może być, że z 300-400 gram zbijałem tylko i ogólnie byłem bez formy w ogóle wtedy, więc... Ale miejsca z tym. Okej, a powiedz mi, tak wracając jeszcze do tego tufa, masz tam, że tak powiem, jakieś rachunki do wyrównania, prawda? Jest tam kilku zawodników, dwóch przynajmniej, z którymi myślę, że chciałbyś się zmierzyć. I powiedz mi... Dwóch, a kto jest drugim? No, pierwszy, który? Pierwszy jest Eroza, na pewno Eroza, ale on nie jest w UFC teraz, bo wyleciał, ale wiem, że wygrał 3 albo 4 walki już poza organizacją, więc wydaje mi się, że to, że go zakontraktują, to jest tylko kwestia czasu. Szkoda, że KSW nie spełniło moich próśb i nie ściągnęło mi go teraz. A drugim ty... jeszcze... zakończyłbym jego drogę do UFC. Okej, bo w programie jeszcze chyba z jedną osobą przegrałeś, z tego co pamiętam. Soler może jestem, który jest zawodnikiem ACB. To może powiedzieć, że ty możesz mnie pomyśleć teraz. Jesteś w ACB, więc... I w sumie się chciałbyś? Ty... Chciałbyś? Biorę to. Śmiało. Okej, dobra. Dziękuję ci bardzo za wywiad, życzę ci powodzenia, bez kontuzji, oby do samego końca. No i zapraszam na sparingi do Olsztyna. Dziękuję bardzo, na pewno przyjmę. Przyjadę sobie. Siemanko. Where do you think you're going?